Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś o filmie Arrival, czyli Nowy Początek. Polskie tłumaczenie jest nawet bardziej wymowne niż angielskie, niż angielski tytuł, bo angielski tytuł nie mówi nic. Natomiast tutaj ktoś trafnie przyjrzał się treści i trafnie rozpoznał, o co chodzi. Film z 2018 roku, świeżynka, lipa taka sama jak większość filmów po 2012. Ogólnie rzecz ujmując, rozwlekły. I chyba o to chodzi, żeby zniechęcić widza do oglądania. Ci, co poszli do kina, to poszli. Zaraz wam pokażę, jaki jest wydźwięk tego filmu, jaki był w Stanach. To nie to. O, właśnie to. Tu mamy fotos z filmu, czy plakat przedstawiający statek obcych. I tutaj jest tytuł w gazecie, że jest to zbyt mądry film dla amerykańskich widzów kinowych. Nie tylko dla nich. A nie tylko dla nich, jest to film po prostu zbyt rozwlekły, żeby można go było, normalny człowiek przyzwyczajony do showowizny, do takiego szybkiego, oglądania, żeby go zrozumiał i chciał oglądać. O czym jest ten film? Postaram się to tak zrobić, żeby nie zepsuć przyjemności oglądania, jeżeli ktoś będzie chciał go obejrzeć, a jeszcze nie widział. Postaram się go tak omówić. Co my tu mamy? No, cała fabuła kręci się wokół faktu, że na Ziemi pojawiają się obcy. W statkach kosmicznych, i tu jest duży cudzysłów, ale to są statki, które wyglądają właśnie tak, jak to, co widać. Są to takie jakby jaja. Oczywiście to wszystko to są jaja robione sobie z obywatela, że tak powiem, ponieważ jak się to ten statek kosmiczny w trakcie obrócił, no to on już nie jest takim pełnym jajem, tylko jakby połówką, a może nawet łupiną orzecha, ale od strony widza przez większość filmów wygląda jak jajo. I ktoś powie, no takie jajo, no takie mało jajowate ryż raczej albo coś. No to ja sobie tak, to mi się od razu skojarzyło z czymś, co widziałem kiedyś na własne oczy w przyrodzie dzikiej, a mianowicie z jajami gadów. I jaja gadów są w większości przypadków, ja nie znam wszystkich gadów, ale w większości przypadków jaja gadów są owalne, ale wydłużone. Zaraz popatrzymy, może jeszcze coś będzie. Moja myszka szaleje i nie chce. Nie chce reagować prawidłowo. W każdym razie nie są to jaja, a nie przypomina to typowego jaja, natomiast czarne i bardzo takie wydłużone. I teraz tak, w tych pojazdach kosmicznych, czy cokolwiek to jest, pojawiają się, gdzie ja tutaj, pojawiają się, czy są obcy. O, tu są fragment filmu, sobie tam lecą, oglądają z góry i zaraz będzie pokazane, jak to wygląda, to całe jajo. Dobrze, są w nim obcy, którzy próbują się skomunikować z ludźmi. Ludzie mają problem z odczytaniem mowy, z odczytaniem przekazu. Głowią się nad tym cała ekipa dwuosobowa. O, właśnie, to jest to jajo. Cała dwuosobowa ekipa naukowców. A te jaja w ogóle się pojawiły w 12 chyba miejscach na Ziemi, między innymi w Pakistanie, między innymi w Chinach, w Rosji, gdzieś nad oceanem. No, w wielu, wielu miejscach, takich zupełnie nie związanych ze sobą na pozór. Dobra, zakończymy to, bo zaraz dostaniemy strajka za prawa autorskie. Dobra, tu mamy zdjęcie, o, to jest właśnie zdjęcie nad oceanem, tu widać statek
wojenny, także okręt prawdopodobnie. I teraz tak, ludzie próbują się porozumieć z tymi obcymi, żeby się dowiedzieć, po co przyjechali, dlaczego, co oni tam chcą od ludzi, czy chcą atakować, czy nie chcą, i próbują rozszyfrować mowę. I co ciekawe, w tych statkach panuje zupełnie inna, jakby zupełnie inne warunki, grawitacja nie ma tutaj żadnego znaczenia. W środku jest przestrzeń dla ludzi oddzielona od przestrzeni dla obcych, tutaj cały czas w cudzysłowie obcych, ponieważ obcy muszą, czy inaczej, ten przedział, ta zasłona, całkiem przezroczysta, powoduje, że ludzie mają swoją atmosferę do oddychania, a przybysze mają swoją atmosferę, która wygląda na bardzo ciężką i nie bardzo dla człowieka przyjazną. Mają obcy przybysze, mają chyba siedem kończyn i w zasadzie przez większość filmu składają się z samych kończyn, co mi przypomina pewną, jest to pewna analogia do drugiej serii Stranger Things. Nie wiem, czy pamiętacie, i większość z was pewnie oglądała, bo to bardzo taki popularny serial, jest cała masa miłośników. W drugiej części, kiedy chłopiec widzi nadciągające zło, to zło wygląda bardzo podobnie jak te postaci z tych jajokształtnych pojazdów kosmicznych. Też ma wiele kończyn i w zasadzie składa się z kończyn. Później, nie wiem, czy tu będzie zdjęcie, trochę popsuje efekt, ale później widać, że te kończyny, o, tu jest zdjęcie z kończynami, oni się komunikują, to znaczy ludzie stoją przed szybą, tamte postaci są za szybą i wypuszczają takie kręgi, które niby o takie coś, które niby, to jest niby pismo. Co my tu jeszcze dzieje? Jeszcze, a tu jest właśnie taka scena, kiedy one wypuszczają taki jakby atrament i on się układa za szybą w takie kółka, później to już tych, no tu jeszcze są inne ujęcia. O, tu są dwa kółka, bo widzicie, tu jest jedno siedmiopalczaste, wygląda jak dłoń. Natomiast zaraz wam pokażę, jak naprawdę te postacie wyglądały. Może gdzieś będzie zdjęcie. Szczerze mówiąc, nie przyszło mi do głowy, żeby go poszukać wcześniej. No, no, tu mamy zdjęcie z tymi. Tu jest... Oj, tam moja mysza wariuje. No i zaraz zobaczycie, jak wygląda całość tej postaci. Patrzcie, jak to wygląda. Tamte nogi na dole to były tylko nogi. O, pomagamy ludziom, mówi postać. Zobaczcie, ona nie ma rąk, ta postać. Ma siedem nóg, nie ma rąk. Nie ma oczu. Wygląda, jakby była obandażowana. Za 3000 lat będą potrzebowali pomocy ludzi. Przemawiają głosami, które są dla ludzi nie bardzo zrozumiałe. Ta pani jest właśnie w tej ich atmosferze, jakoś się przedostała na drugą stronę szyby, czy coś takiego. Dobra, damy jej spokój. I teraz tak, jakie to wszystko ma znaczenie i co ten film mnie osobiście powiedział, albo co ja w nim znajduję? Po pierwsze, przybywa UFO, nie UFO, ponieważ na samym końcu, kiedy wszystko zostaje już załatwione, przyklepane i odhaczone, te statki kosmiczne, pojazdy, te jaja podłużne, one niby się unoszą, aczkolwiek nie odlatują w kosmos, tylko się rozwiewają w pył. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Ktoś może mieć inne, może twierdzić, że to jest kondensacja na rozpędzającym się statku kosmicznym, czy coś, czy chmury rozganiane.
Natomiast ja uważam, że one się rozpadają w pył. Także UFO, nie UFO. W tej chwili jest ogromny nacisk i bardzo promowane są wszystkie teorie dotyczące UFO, inwazja UFO. Są materiały, ja znajdę link, materiały do tego, że 2 czy 3 dni temu nad Pentagonem pojawiło się UFO albo pojazd kosmiczny, statek kosmiczny w kształcie piramidy. I jest jakiś taki, jest ukryta kamera z Organizacji Narodów Zjednoczonych, z tajnego posiedzenia, są jakieś z telefonów komórkowych nakręcone. To wszystko jest oczywiście bzdura i dezinformacja, no ale, ale jest. I ten film, który został nakręcony rok temu, też nas tu przygotowuje do inwazji UFO. Jest to takie wstępne programowanie i to programowanie idzie dalej. Mówi nam, że obcy są dobrzy, ponieważ oni przybywają, żeby nam pomóc, żeby wykonują misję, która ma na celu dać ludzkości coś ważnego. Potem będą, przyjadą za 3000 lat, czy przybędą, żeby uzyskać w zamian pomoc od ludzkości. A ja powiem wam tak, kształt, rozmiary, sposób pokazania tych obcych wskazuje zdecydowanie na to, że są to nawet nie demony, bo demony to słudzy zła niższego rzędu. To są upadłe anioły, które zostały zrzucone, strącone, znajdują się poza zasłoną, czyli nie mogą przeniknąć do naszego świata. Żyją i oddychają w własnej atmosferze, która jest dla człowieka zabójcza, więc spójrzcie w niebo i zobaczcie na intensywność oprysków chemicznych, czyli smugi chemiczne na niebie. One również lubią niską temperaturę, to już jest nawiązanie do Stranger Things. I to ochładzanie atmosfery przez NASA i przez nie wiadomo kogo, to jest także z tym związane. Oraz fakt ich kształtu. One wyglądały w tym filmie, jakby były związane, jakby były niespętane, ale tak, no, takie w takich jakby kokonach. Tak nie wygląda dobro w żadnej postaci. No i nawiązanie właśnie do tak samo przedstawionego zła w serialu Stranger Things. Inna rzecz to, co już mówiłem, one nie przyleciały z kosmosu, bo kosmosu ogólnie rzecz biorąc nie ma. Ziemia jest przykryta firmamentem i jest na to dowód nawet w Piśmie Świętym, w Apokalipsie Świętego Jana jest powiedziane wprost, to znaczy nie wprost, ale kto potrafi myśleć, ten sobie to przekalkuluje, że Ziemia musi być płaska, ponieważ nowe Jeruzalem, które zstąpi z nieba, zostało zmierzone bardzo dokładnie przez świętego Jana razem z aniołem, jeżeli pamiętam dobrze. I to jest bok tego kwadratu, ponieważ Nowe Jeruzalem będzie miało kształt sześcianu, więc bok podstawy ma 20 tysięcy kilometrów, jeśli się nie mylę, sprawdzę to, bo zaglądałem do wiarygodnych źródeł, napiszę na dole ekranu, jak długie to jest, więc gdyby Ziemia była kulą o obwodzie 40 tysięcy kilometrów, to jakim cudem mógłby wylądować na niej sześcian o boku 20 tysięcy kilometrów? W tym momencie, jeżeli ktoś wierzy w Pismo, wierzy w prawdę objawioną, nie ma tutaj żadnej dyskusji co do kształtu Ziemi. Można sobie różnie tam interpretować, nie interpretować. Biblia nie podlega interpretacji. Tam, gdzie jest napisane wprost, tak jest, a tam, gdzie nie jest, tam można sobie interpretować. Ale dobra, wracamy do tego, że
te pojazdy nie przyleciały z kosmosu i nie odleciały w kosmos. Komunikują się spoza zasłony. Macie tutaj przykład komputerów kwantowych D-Wave, które też się komunikują z światem poza zasłoną. Można znaleźć materiałów mnóstwo, gdzie nawet właściciel i twórca tego komputera mówi, że on nie wie, jak to działa i że oni pobierają informacje z drugiej strony, z innego wymiaru. A co jeszcze w tym filmie jest ciekawego? Aha, oni przylecieli po to, żeby w taki czy inny sposób przekazać ludziom swój język, żeby ten język stał się wspólnym językiem wszystkich na Ziemi. Tam jest rozgrywki polityczne, rozgrywki militarne między Chinami, Rosją, Stanami trwają, zaatakować, nie zaatakować, a tamci twardo, obcy, twardo w swych, że tak powiem, jajach, kokonach siedzą na miejscu i czekają, aż wreszcie ludzie zrozumieją, o co chodzi i przekazują ludziom wspólny język. I ten wspólny język powoduje, że wszyscy nagle zaczęli na Ziemi się kochać, szanować, Chińczycy, Amerykanie. A tak, zmierzamy do uniwersalizmu, do tego, żeby jeden wspólny język zapanował. Zmierzamy do tego, że zapanowała jedna wspólna religia. Popatrzcie tam, zerknijcie na mój materiał o Watykanie i o tym, co wyrabia Franciszek zwany papieżem. A co jeszcze? A, i ten film sprzedaje czasem takie, w tym filmie są sprzedawane takie podprogowe informacje, też programujące, na przykład w czasie narady wojskowej, gdzie zastanawiają się Amerykanie, czy zaatakować to UFO, czy go nie zaatakować, bo Chińczycy będą atakowali, a nie wiadomo dlaczego, w ogóle nie wiadomo po co to UFO jest i tak dalej. I jeden z dowódców tej całej ekipy, która tam była na miejscu, mówi tak, problem polega na tym, że nie ma jednego wspólnego światowego przywódcy. Od światowego dodałem od siebie, aczkolwiek chodzi właśnie, taki był wydźwięk tej wypowiedzi, nie ma światowego, nie ma jednego przywódcy, wtedy by sprawa była rozwiązana, bo byłoby wiadomo co i jak. No i potem się pojawia kwestia języka, pojawia się też kwestia w tym filmie poruszania się w czasie, to znaczy nie tyle poruszania się, co kwestii tego, jak wygląda czas. Ja myślę, że dla upadłych aniołów, które dążą do tego, żeby przejść na naszą stronę i na naszą stronę zasłony i sobie tutaj porządzić na przekór Bogu, myślę, że dla nich czas jest wielokierunkowy. Tam nie ma czegoś takiego jak oś czasu, gdzie się czas przesuwa od lewej do prawej, chyba że ktoś ma kartkę do góry nogami, to mu się w drugą stronę przesuwa. A propos czasu, polecam film również Mr. Nobody, Pan Nikt. A to nie jest ten Pan Nikt z YouTube'a, ale też fajny. Bardzo, bardzo sympatyczny film. Wracamy do naszych ufoli, czyli do naszych upadłych aniołów, które cały czas dążą do tego, żeby przejść na naszą stronę i żeby się do nas dobrać. Po tamtej stronie dobrze nie jest. Ja już pewnie wspominałem, warto obejrzeć film również Horyzont zdarzeń albo Piąty wymiar. Chyba to jest Piąty wymiar o statku kosmicznym Horyzont zdarzeń i tam są takie bardzo krótkie urywki tego, co się dzieje, co się działo na tym statku kosmicznym, jak on przeszedł na drugą stronę do tego innego wymiaru. No, myślę, że tam tak jest, bo skoro zło się czai po drugiej stronie, to zło nigdy nie będzie takie prawdziwe zło. Nie to fałszywe, nie tyle fałszywe, nie to ubrane w piękne szatki i z pięknym makijażem. Chodzi mi o to, że jest zło jest pociągające, ujmujące i bardzo zwodnicze, więc musi się jakoś opakować. Krótko, jest to film przygotowujący ludzi do tego, albo przygotowujący, albo informujący o tym, co nastąpi. Jajo,
zerknijcie na mój materiał o Astanie. Tam też jest o jajach, a w ogóle ciekawostka, bo ja w żadnym tagu, ani w żadnym opisie do tych filmów, do tego filmu o Astanie nie użyłem słowa wąż, jajo i tak dalej. Cały czas dostaję od YouTube'a polecone, jako polecane materiały dotyczące Great Serpent Mount in Ohio. Dobra, żeby nie przedłużać. Jajo jako nowy początek, ale to jest czarne jajo i jajo gada, czyli symbol tego, że nastąpić musi coś nieciekawego. Obcy, którzy wyglądają jak paskudne demony, mają 7 nóg albo innych kończyn dolnych i w ogóle wyglądają jak taki tułów owinięty czarnym, trochę jak dementory. O, zobaczcie, dementory też to z Harry'ego Pottera. Chcą koniecznie ludziom przekazać swój język, chcą przekazać ludziom to, że konieczna jest unifikacja, ujednolicenie wszystkiego, jedna wiara, jeden język, jeden przywódca. No i tak, i film jest bardzo symboliczny, bardzo długo trwa, mnóstwo dłużyzn, ale polecam wytrzymać, żeby zobaczyć, czy nie kłamie. Być może będziecie mieli inną ocenę tego filmu, jakieś inne odniesienia do symboliki. Zapraszam i proszę o sugestie. Czytam wszystkie komentarze, nie na wszystkie odpowiadam, bo po prostu nie starcza czasu. Ale bardzo dziękuję. Dziękuję również za ten 1000 subów na moim drugim koncie. Bardzo jestem wam wdzięczny za to. Pozdrawiam serdecznie. I co? Niech żyje Polska.